Dzień dobry kochani, witam was serdecznie. Wczoraj na takich ustawieniach dopiero buzi mam. Na takich ustawieniach zostawiłam kamerę, ale dzisiaj jest o wiele ładniejsza pogoda. Jest 5000, przejdziemy na 800 i z 1,7 przejdziemy na 0,7. I teraz widać dobrze kolory. Dzień dobry kochani, witam was serdecznie. Ja tutaj już mam wodę, mam kaweczkę ciepłą. Mam tylko buzi, nałożyłam pielęgnację. No i powiem wam, że no, jestem zakochana, jak chodzi o te kremy, o serum i w ogóle no coś fantastycznego. Mega. Ale wybieram się dzisiaj, nie będę się malowała nic a nic, bo wybieram się do Karoliny, do mojej kosmetyczki. Więc z tymi, z makijażem. Tofi, to tylko ja, to ja się trzaskam, to ja, nikt nie chodzi, na nikogo nie czekamy. Maniek, tak samo do ciebie mówię. Po prostu są, nie ma bata, że ktoś, nie wiem, będzie stał przy moich drzwiach, czy coś wrzuci niezauważony, czy będzie mi przy bramce chodził. Po prostu no nie ma bata, przy tych dwóch psach to nie ma bata. Na nic tak nie reagują entuzjastycznie, jak na to, że ktoś właśnie stoi przy drzwiach, czy ktoś chce do domu wejść. Chcę powiedzieć o włosach, że właśnie stwierdziłam, że coś bym sobie zrobiła z włosami, bo skoro nie mogę zrobić sobie makijażu, no bo wiadomo, po co mam się malować, skoro i tak mi to Karolina zmyje. Potem będziemy robić masaż i jakiś jeszcze zabieg, nie wiem, co tam Karolina mi tam doradzi. Zobaczymy, nie mam nic zaplanowane. Ale stwierdziłam, że sobie może właśnie włosy zrobię na gofrownicy. I tak naprawdę to jest taki gadżet, którego używałam przez w pierwszej połowie roku na okrągło. Okres taki zimowy właśnie. To mi się mega kojarzy właśnie z tymi falami. I sobie, mimo że mam włosy jakieś takie, może nie są najświeższe, ale mam wrażenie, że mam takie większe usta, takie bardziej napuchnięte. Nawet tak dziwnie od góry. Widzicie to? Tu. Mało wody wczoraj piłam? Albo może jestem tylko opuchnięta po spaniu? Dobra, nieważne. Stwierdziłam, że sobie właśnie tak lekko pofaluję włosy. Zrobię sobie po prostu takie, wiecie, trzy jakby sekcje i je trochę pogniotę, bo później jak od Karoliny wyjdę, to jeszcze muszę iść do miasta, muszę parę rzeczy gdzieś tam poogarniać. Muszę Szymonowi spodni dokupić. Spodnie mu dokupić. Ogólnie muszę już dzisiaj, ale to już później, jak Andrzej wróci, paczki jechać pooddawać. Właśnie Arket odesłać, Monikę odesłać. Do pralni w końcu bym chciała jechać. W Budźcie na Hamptonie mam w Tesco do odebrania paczkę, ale i tak tam pojedziemy, bo impost tam działa, bo ostatnio wszystkie imposty były pozamykane, ale ten właśnie w Tesco. Jeśli mieszkacie w Peterborough i szukacie impost, to Tesco. Ta część, jak się od strony Butsa wchodzi, po lewej stronie, tam na końcu, tam są te, tam są właśnie lokery, bo wcześniej to wywoziliśmy gdzieś do Lidla, ale ostatnio właśnie ten Lidlu impost był nieczynny cały. Także trochę rzeczy do porobienia mam. Ale jest piękna pogoda, świeci słońce, robi się już bardziej jesiennie, więc może się też coś bardziej już jesiennego założę. No, także mam gdzieś tam parę rzeczy do poogarniania. A jeszcze wczoraj w ogóle przed pracą weszłam do Butsa, bo tam musiałam kupić multivitaminy, bo nam się kończyły. I powiem wam, że przez to, że pokazywałam wam, że to moja pomadka z Chanel 116 Easy, po prostu no, zmieniła się konsystencja, formuła i w ogóle to już nie jest to, chciałam iść sobie kupić. Ale tak się tam kręciłam przy tej szafie, nikogo już nie było, było późno. I w sumie już jakoś tak miałam czasu, żeby biegać z jakąś inną ekspedientką i prosić tam o poszukanie, ale znalazłam tam przy okazji coś bardzo ładnego. I jest to róż taki... w tej formie tych takich kuleczek zamkniętych i odcień, który mi się mega spodobał, to jest light pink i powiem wam, że nie zrobiłam sobie swatcha tego, jak on wygląda na skórze, ale coś niesamowitego, najmniejsza ilość ever i myślę, że to jest coś ciekawego, coś fajnego. Patrzyłam na razie, czy gdzieś są jakieś zniżki i tak dalej, bo no wiadomo, ceny Chanel to są ceny Chanel, a zawsze jak można coś kupić w niższej cenie, to dlaczego nie? Ale jakiegoś takiego pypcia chyba złapałam. A tam w
pralkę jeszcze, nie wiem czy ją słuchać czy nie. Także ja sobie teraz te włosy tutaj zrobię, trochę poodgniatam, w tle będę słuchała podcast. Mam sporo zaległości, bo w ostatnim czasie było jakoś, nie miałam vibe'u na podcasty. Miałam vibe na nic w uszach, w sensie nic mi się nie chciało słuchać, na nic nie miałam ochoty. Ale no teraz bym skorzystała jeszcze z tej chwili, zanim muszę wyjść właśnie do Karoliny. Także pokażę wam, jak te włosy wyglądają po skończeniu. I każę, jeszcze pójdę po lakier do włosów i każę taką warstwę od razu po odgnieceniu, jak ja to mówię, popsikam lakieram do włosów. Bardzo wam polecam Elnet, ten klasyczny. Mam, to jest ten Normal Hold. I to zawsze czekam chwilkę, jakby żeby się przestudziły te włosy od razu po odgnieceniu. I lecę następną warstwą. O, z tej strony. I dopiero je przeczeszę, rozczeszę, gdy miała wszystko, całość zrobioną. Dobra. Mam 5 minut do wyjścia. I teraz tak. Włosy tak tylko po prostu, o, przeczesałam między palcami. Dopsikałam jeszcze trochę lakierem do włosów. Założyłam wczorajsze pierścionki. Czuję się jak inny człowiek, jak mam tą biżuterię. Po prostu, nie wiem. Ale mega, mega mi się podobają. No i teraz tak. Coś na usta. Balsamik, bo sucho jak Sahara i nie wiem dlaczego, ale tak zaczęła mieć, tak ćmić trochę głowa. Wzięłam sobie takie szybkie dwa tosty z humusem i u mnie jest tak, że o, mi przejdzie. Nie, jak mi zaczyna boleć głowa, to ja już wiem, że pani tabletka się kłania, także sobie od razu tabletkę wzięłam. No i teraz tak, zapach na dzisiaj bonbon od Victor and Rolf, czyli coś bardzo słodkiego. Cały czas mam ochotę na te perfumy. Nie, po włosach się nie można psikać, a ja się psikam, bo się po prostu ten zapach wtedy bardziej utrzymuje. No i tak, mam na sobie tą bluzę, czyli nie pokazywałam wam, bluzę, którą kupiłam w Chicago. Te same spodnie co wczoraj, czyli z Marks & Spencer Boyfriendy. Białe Nike. Ta biżuteria mega mi się podoba. No i teraz tak. Dwa płaszcze. Teraz sobie zadecyduję, który. Albo ten trench z Marks & Spencer, albo z Arket. Ten z Arket jest taki dłuższy. O. O, właśnie stwierdziłam, że no nie jest jakby najcieplej, więc można sobie założyć płaszcz. Czekajcie, tu tylko widzę, że już muszę też jeszcze podwinąć ten pasek, żeby mi gdzieś tam nie uciekł. I też mam do tego jeszcze okulary przeciwsłoneczne, bo jest słonecznie, więc... You okay, babe? Dobra, więc pierwsza opcja jest taka. O, no to później z okularami wyjdę od Karoliny, będę pewnie rozmemłana, rozczochrana. Super nice, super cute, ale jeszcze wiadomo, lustro prawdy. O. Jeszcze jakiś może łańcuszek by mi się przydał. Zaraz sobie szybko założę. Mam jeszcze chwilę. Czy ten drugi płaszcz? A, jeszcze ta moja wielorazowa reklamówka do torby. Zobaczmy. Ten kupiłam rok albo dwa lata temu w Marks & Spencer. Już nie pamiętam. Nie pamiętam. Ej, kurde, ten jasny. Chyba nawet mi się bardziej podoba. Fajnie to wygląda. To i to fajnie wygląda tak naprawdę. I chyba... w tym jasnym jednak pójdę. No. Także, o. Zawsze warto mieć dwie opcje. Jak ja to powtarzam. Jasną i ciemną. Tak samo z butami. Jasne buty, ciemne buty. I wasze potrzeby będą pokryte. I łańcuszek może sobie tego Snake'a założyć. Tylko nie pamiętam, jak on jest długi.
On jest z Daisy. Bo z takimi łańcuszkami właśnie przy kurtkach, przy bluzkach to nie każdy dobrze wygląda, bo jeśli ten dekolt jest jakby troszkę wycięty na tych ubraniach, no to już jakby on się gdzieś tam ten łańcuszek chowa. Nie, u mnie to zginie. Coś dłuższego by się przydało. Ale powiem, że się bardzo ładnie czuję. To też by super wyglądała bluza z kapturem. I mam jedną bluzę z czego? Z Wasali. Ale dziś miałam na tą Chicago. Momento. Znajdźmy jakiś inny łańcuszek. A może coś, czego bym normalnie nie założyła? O. A coś, co jest długie? Przydałoby mi się ten łańcuszek obczyścić. A nie, to nie ten. A! Ten. Kurde. Właśnie mam taki Stefani. Ten taki klasyczny. Będzie fajny pop-up w kolor. Ja go kupiłam 4. Na 4. lub 5. rocznicę ślubu sobie zasponsorowałam z Andrzejowego konta. O! I podoba mi się. Też można go przewrócić, żeby był dwustronny. Dobra, także ja wychodzę. Odezwę się później. Wiele, wiele godzin później, co myślę, że zresztą widać po świetle, jakie mamy. Kolejne pranie w tle robi za efekty dźwiękowe. A ja dzisiaj nachodziłam się, powiem wam, jak wariatka. Jestem teraz tak pojedzona. Jadą pyszne... Co to jadliśmy? Suflaki? Suflaki, no. Miam. Wrzucam wam na Instagrama. Gdzie, co, skąd i tak dalej. Ale po wizycie u Karoliny poszłam do centrum na nogach, przeszłam się, bo była przepiękna pogoda i stwierdziłam, że no właśnie mam kilka rzeczy gdzieś tam do poogarniania. Włosy mi się cały czas, myślę, o, fajnie trzymają, ale są obżarta, bez kitu, najchętniej to bym w tych getrach poszła, ale jest trochę zimno, bo do jedzenia musiałam sobie zmienić spodnie i wspominałam wam o tych rzeczach z Chanel, które gdzieś tam mi wpadły w oko. I poczyniłam zakup, ale teraz tak myślę, pani nie dała mi żadnych próbek, ani nic, także no to szkoda, bo próbki z Chanel zawsze spoko, a kupiłam 3 rzeczy, też wam na Instagramie o tym mówiłam, zresztą jak najbardziej chcecie być na bieżąco z tym, co gdzieś tam pokazuję i tak dalej, no to Instagram, więc tak, pomadka 116 Easy. Moja absolutnie ukochana, ulubiona. Nowiutka, świeżutka. O, na ustach nic nie mam. O, i teraz to jest ta. To jest ta formuła, którą. O, którą lubię. Przepiękny kolor. I mam na buzi produkt, który też kupiłam. Z tym, że wiadomo, jak nałożę to po swojemu, to pewnie trochę to będzie jeszcze inaczej wyglądało. Mam też odrobinę różu, ale taką odrobinę, że aż jej nie widać. Więc po pierwsze kupiłam z tej kolekcji Less Beige Water Fresh Blush w odcieniu Pink Light. Już wam pokażę, jak on wygląda. Przefajny, przefikuśny. Tutaj wygląda w środku tak, jak właśnie byłby zatopione takie o, bąbelki. Ja wam to na dniach przetestuję i pokażę. Mówię, mam go trochę na policzkach, ale tak mało, że nie ma tutaj za bardzo co oceniać. I wzięłam też Water Fresh tusz Touch the Tint. To jest po prostu, pani powiedziała, że to jest krem koloryzujący. Ale właśnie, jeszcze bardzo ciekawa pojemności. Ile my tutaj mamy? 20 ml. To małe, to mniejsze niż podkłady. Podkłady to są ile? 30, 50? No, zobaczymy. B10, mam go też teraz na sobie. Match jest idealny.
Niczym mi go pani nie pudrowała, na jakiś tam tylko, nie wiem, tonik czy coś mi go nałożyła. Także wygląda w podobny sposób. Też możecie kojarzyć tą formułę z takiego lekkiego, praktycznie nie kryjącego podkładu, ale mam piękne światło. I do tego jest taki śmieszny, mały pędzelek. Nie wiem, jak tym pędzelkiem ja to będę miała rozpracowywać, bo on jest tak mały, że wygląda jak z, nie wiem, z domku dla lalek. Ale może mam u siebie gdzieś, bo myślałam, że to będzie ten sam pędzelek, ten taki większy, jak jest przy podkładzie. No ale nie, zobaczymy, jak z tym się sprawdzi. No myślę, że z tym się będzie można zajechać i dostać jakiegoś zapalenia ścięgna. Ale mam taki pędzelek chyba z Ecotools, który też jest jakby podobny. Też właśnie do kiedyś, lata temu, jak kupiłam pierwszy swój produkt z polecenia YouTube'a z Chanel, ten bronzer taki w kremie. To zobaczymy. Ale tu jest tylko 20 ml, aż ile jest w podkładach? 30. No także to jest mniejsze. Ale to jest taki właśnie krem koloryzujący, który daje bardzo ładny efekt. Także na ręce mi się mega spodobał. Też gama kolorystyczna jest naprawdę bardzo fajna, bo ten B10 myślę, że jest taki dosyć neutralny. Też było takie bardziej różowe, bardziej żółte, jaśniejsze i ciemniejsze. Także na dniach będzie testowanko. Także się mega, mega cieszę. To od razu wyrzucam. Też mi się sporo punktów nabiło na kartę do Bootsa, więc jeszcze kupię pewnie jakiś, nie wiem, szampon, odżywkę, coś i żebym miała tyle punktów, żeby sobie wziąć kolejny balsam ten ochronny. O, już ciemność. Widzę ciemność, widzę ciemność. O, ale tak na koniec jeszcze będzie spoko. Odebrałam zamówienie swoje w Bootsie. Olejek z Diora, to już taki zakupowy ostatnio dosyć te dwa vlogi. Jak nie u mnie. NYX Glitter Primer, bo nie miałam nic, na co mogę kleić pigmenty. Także kupiłam sobie. Tutaj taka wskazówka moja. To jest tylko 6 miesięcy daty ważności, więc nie zdziwcie się, jak po pół roku zacznie on wam tracić te takie właściwości lepiące. I'm just saying. I tutaj jeszcze co odebrałam, to dla Andrzeja perfumy. Już jakiś czas temu wpadły mi w nos. YSL, bardzo ładna buteleczka. Tutaj te sobie takie gumowe, na takim czarnym, kryjącym szkle. Myself. A jeszcze może wam nuty, te nuty przeczytam. Powiedziałam, że one są takie bardziej leśne, gdzieś takie iglaste. Jesienno-wieczorowe, trochę słodkie, ale nawet nie wiem, w sumie jakie nuty, nie czytałam. Główne akordy. Cytrusowy, białe kwiaty, paczulowy, świeży korzenny, drzewny, ciepły korzenny, aromatyczny. Okej, nuty głowy. Kalabryjska bergamotka i bergamotka. Chciałam powiedzieć, że tu czuję bergamotkę. Co mi się tutaj zawiesiło? Nuty serca, kwiat tunezyjski, pomarańczy. Nuty bazy, paczula i ambrofix. Czyli bergamotka z bergamotką. Nie wiem, no dla mnie tutaj czuć bardzo taki zapach korzenny, drzewny, ciepły, aromatyczny, ale cytrusowy, białe kwiaty, to bym nie powiedziała. No ale ogólnie, jeśli macie ochotę kupić swoim panom nowy zapach lub sama lubicie męskie zapachy, to koniecznie sprawdźcie ten z YSL. A ja teraz się rozbieram, przebieram, zmywam resztki tego produktu z Chanel, który mi pani nałożyła i właśnie zastanawiam się, czy teraz zrobić analizę, którą mam zrobić, którą muszę skończyć, czy ją teraz wysłać, czy poczekam na chwilę motywacji, jak mi się zachce, czy po prostu wyślę ją jutro, bo jutro też mogę to zrobić, bo to, ja sobie zawsze daję taki przedział 3 dni na wysyłkę. Tak w razie czego, gdybym po prostu, nie wiem, miała dłuższy dzień, coś mi wypadło, czy po prostu nie wiem, bym się zwyczajnie w świecie, nie wiem, nie chciała, bo mi się nie wyrobiła. Także, no ja nie wiem, jeszcze zobaczę. Na razie mam ochotę się po prostu porozbierać. Czuję się jeszcze taka mega pojedzona po tych suflakach, które naprawdę były bardzo, bardzo dobre. Także z mojej strony, kochani, to wszystko. Widzimy się z niego w kolejnym filmiku. Także buziaki, trzymajcie się ciepło. Pa, pa.